Nazywam się Bear Grylls. Służyłem w brytyjskich siłach specjalnych. Zdobyłem Everest, przeszedłem zamarznięte morze Arktyki. Dziś odwiedzę odludne wyżyny. Pokażę wam, co trzeba umieć, by tu przetrwać. Szkoła przetrwania. Witam was, moi mili, w kolejnym odcinku Szkoły Przetrwania Minecraft. Muszę powiedzieć, że ostatnie odcinki szkoły nie pokazują, jak tu przetrwać, tylko jak szybko zginąć. Moi mili, pętruję sobie swoją jaskinię pod domem. Czy właściwie to ja mam dom w jaskini. Pętruję sobie w każdym razie jaskinię i muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo rozległa. Już nawet zgubiłem się 3 razy. Nie wiem, jak dojrzeć, ale mam spawner pająków. O tyle ważny, że potrzebowałem w sumie wędki, gdyż nie ma po prostu tutaj świń, ani krów, ani niczego do zjedzenia. Skończyły mi się w tym momencie pochodnie, nie mam drewna. Nie mam tego, nie mam węgla, ale węgiel gdzieś powinien być, bo tutaj penetruję i nic nie wydobywam. O, jest. Tam ktoś jest, pewnie. Także będzie taki odcinek poświęcony wydostaniu się z domu. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza za bardzo. Taki odcineczek. Oż ty kurde. Gdzieś tam w ogóle zombiak biega. Dookoła, bo go słyszałem. Jakaś trolnia by się przydała, bo drewna naprawdę jest malusieńko. No i widzieliście, co znalazłem w tej skrzynce ze skarbami. Znalazłem właśnie 8 nitek. Kończy mi się tutaj żart. A nie mam chlebek, ale chlebka na razie nie jem, dobra. Chciałbym jeszcze tam zobaczyć, co się dzieje dalej. Tu się chyba już cofam. Cofam się do przodu oczywiście. O, tu lubię. Także... jeszcze popenetrujemy, myślę. Wow! Creeper, durniu! Nie! To dureń! Nie. To nie było fajne z twojej strony, creeperku. Tutaj tak, nie. Tutaj tak, tu tak. Tutaj tak i tutaj o. No przecież ciemno tu jest, to skąd ty jesteś? O. Dziwne. Weird. No szkurde. Weirdo. Grzybo. Naprawdę, słuchajcie, przepotężne jaskinie są. Tutaj wstawię pochodnie w razie czego. Tu też. Przepotężne jaskinie i po prostu... dużo lawy. No, ostatnio dużo lawy tu się faktycznie spotyka. W tych rejonach. W ogóle spadłem kawałek koło lawy, także strumień miałem. Dosłownie klatkę obok. Wow. Nice, tam jest redstone. Bada. Grzyby, grzyby. Troszkę tego. Zauważyłem, że jeszcze więcej dali. tak zwanego. Żelazo. W sensie więcej się spawnuje żelazo. Spawnuje się. W kreatorze. Przecież wiadomo, o co mi chodzi. Takie pytania sobie dzieci. Jak spadnę tu, to będę bardzo szybko w domu. A nie o to chodzi przecież. O. Redstone. Złoto. Kurde, ale i tak mam mało pochodni. Trzeba będzie oszczędnie gospodarować. Patrzcie, to jeszcze gdzieś tam idzie. Tu idzie. Uwielbiam jaskinie. Uwielbiam, jak creeper spada mi dokładnie za plecami i wybucha. Tak, wszyscy to lubią. Ja też. Jestem wyjątkiem. Tutaj damy i zrobimy. Tak. Zawadziłem o sufit głową. Nie szkodzi, pójdźmy tędy, tu jest lawa. Trochę mi. Słuchajcie, im więcej gram w Minecrafta, tym bardziej kojarzy mi się. Czy. Nie wiem, w ogóle ja mam taki system. Może powiem o nim najpierw. Mam taki system, jak gram w grę jakąś. I to jest najdziwniejszy gatunek, jakiś taki. Nie, to nie ma znaczenia właściwie. Na przykładzie podam piłki nożnej. Gram na przykład w PS-a sobie
to bardzo mam ochotę zagrać w jakąś grę RPG, jakąś taką fantazy. W ogóle nie związana z niczym, z grą sportową w żaden sposób. I tak samo, ale znaczy, nie, bo to jest zły akurat przykład. Czy dobry przykład? Nie. Odejdź. Loser, tak się ucieka, moi mili. To jest kolejny przykład dobrego przetrwania. Ale skąd się tam wziąłeś, mój miły? Nie wiem. W każdym razie skończyłem na tym, że węgla wydobędę. Nie, skończyłem na tym, że mam taki właśnie świrnięty ten system. System chęci. Chęci gry. Już faktycznie, gram w PS-a, chcę się zagrać w jakiegoś, nie wiem, Baldura, powiedzmy. Bez sensu. Samo gram chyba właśnie w jakąś grę RPG, to chcę się zagrać w ten, w jakąś ścigałkę, nie wiem, w Rozbite. Z tym, że właśnie ten system tutaj trochę nie działa, dlatego właśnie się tutaj zamieszałem troszkę. Z tego względu, że jak gram Minecrafta, to mi się kojarzy, bardzo mi się kojarzy Dungeon Keeper 2. W jedynkę za bardzo nie grałem, więc nie może mi się kojarzyć za bardzo. Ale mi się kojarzy w Dungeon Keeperze 2, zwłaszcza ta lawa, tam gdzie się wysyłało ten... tą jaszczurkę, która się nazywała... Nie Gekon. Już mam na końcu języka. Nazywała się... Kurde! Salamandra się nazywała oczywiście. No, także Salamandra się wysyłało tam na ten. Ona sobie po lawie chodziła i tych dobrych żołnierzy niszczyła. Węgla żelaza nie zaszkodzi. Nie kopnij nad sobą. Bo nie wiesz co pod tobą. Dobra. Tutaj zejdziemy. Pyk. Tu byłem tak, no to jest moja pochodnia. Wiecie co? Postawię tutaj jeszcze jedną pochodnię. Gdzieś, o tu. I właściwie... Właściwie nie mam już pochodni, więc nigdzie dalej nie mogę iść. Tam chyba nic nie ma nawet. No dobra, wracamy, moi mili. Także to będzie taki odcinek powrotny. Tam jeszcze wezmę to żelazo, co spadło. Przynajmniej. Już. Chyba tak. Dobra. Nie tym kilofem. I czekam po prostu, aż mody wyjdą. Nie wiem, czy, no, znaczy nawet nie sprawdzałem, czy są. Chodzi o to, że jest ten mod taki z tymi dodatkowymi minerałami. Bardzo lubię sobie kopać po jaskiniach. No, na tym ta gra po prostu polega, nie? Nie tworzyliby tyle minerałów, gdyby ludziom się nie podobało kopanie w ziemi. Oczywiście można tam ten system kreowania świata, tworzenia tych wszystkich budowli wykorzystywać, ale ja wykorzystuję to właściwie raczej pod taki... takie górnictwo. Tak samo też mi się kojarzy gra The Wiggles. Może kojarzycie o tych takich krasnoludkach, co tworzą. Taka system taki 2D. No i można było czasem kamerkę sobie przekręcić tak pod kątem lekkim. Też grałem, zagrywałem się w tą grę. Bardzo mi się podoba. Gdzieś ją nawet mam chyba jeszcze. Zaraz mnie tu lawa dopadnie. To może się. Dlatego się tak cofnę troszkę. Nie, nie kop pod sobą. O, ale redstone na razie mi jest niepotrzebny. Weźmiemy tego złota troszkę. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem znowu. Nie, no to o to złoto się pokuszę akurat. Weźmiemy trochę dirtu. Nie dirtu. Grywera. Dobra, dawaj. I tu trzeba... O właśnie. O. Pyk. A zauważyłem chyba, że jest większy zasięg ramion. Zobaczcie. Chyba. Mi się wydaje. Weirdo. Tam jest żelazo. Muszę, kurde, zacząć nagrywać tego. Serię jedną. Bo po prostu zaniedbałem się w niej. Będę mówił o której.
której, o którą chodzi, gdyż to nie jest odcinek poświęcony tej serii akurat, więc... Szybko i dawaj, uciekamy. Nie. Fuksior. Koniec slamu. Tam jest węgiel, ale się po niego nie pokuszę. Węgiel nie jest aż taki ważny. Byłem? Tego węgla też sobie podarujemy chyba. Nie wiem, czy wam pokazywałem. Fajne przejście mam w tym, w domku, znaczy z jaskini pod domkiem. Bo na razie domku nie będę budował z tego względu, że... O! Że dużo ciekawszych, dużo więcej ciekawych rzeczy jest tutaj pod jaskinią i nie mam ochoty na razie. Ciągle domek, zwłaszcza, że te domki jakieś mam paskudne ciągle. W sensie jakieś takie niedorobione te domki są moje. Zaraz padnę. Kurde, patrzcie państwo. Przekupuję się ciągle do nowych rzeczy. Bo tej wody nie było na pewno. Tam jest żelazo, ale się nie pokuszę o nie. Nie, bo ciągle wiecie, że po prostu ja ginę. Często, gęsto. Ale o to złoto się pokuszę. Ale najpierw o zombiaka się pokuszę i... Klipera! Adek też. No i co wybuchasz, ty durniu? Creeper jest tylko straszny, jak jest za mną. A przynajmniej no to patrz, co się dzieje. Adek. Jeszcze jeden creeper. I zombiak. Pierwszy. Jaki w ogóle wybuch zrobili. Jeszcze jeden zombiak, który jest jakiś ten. Zobaczcie, że słychać to moje takie klikanie, ale naprawdę w tym system audio wszystko łapie. Ja tutaj troszkę widzę, wy nie, więc spadam stąd. Nie będę wam tutaj zabawy psu. Mam nadzieję, że wszystkich zniszczyłem. Kogo miałem zniszczyć? Tam jest ciemno cały czas, więc warto się ten obejrzeć. Pojawiają. Zobaczcie, jest tego żelaza. Nie, uciekam stąd. Boję się. Nie mam pochodni, więc niestety. Nie wiem, jak ten będzie odcinek trwał. Mam nadzieję, że nie tak długo. Ale czego go przytnę? Do około 15 minut, myślę. Dobra. Ważne, żeby iść do góry, bo wiem, że... Na górze tej jaskini jest moja chałupa. Nie mam pojęcia naprawdę, gdzie jestem. Tam na pewno nie ma. Patrzcie, jaka mgła w ogóle. Ale numer. Ale przecież mam dystans na far. No. Nie! Nie! Nie wiedziałem, co mam zrobić w pewnym momencie. Ale w sumie może mi się uda... O właśnie, tu sobie moi mieli zasadziłem ten. Tu oczywiście mi ten... pochodzili te. Tak zwani... Mordzisławowie. Tutaj zszedłem. Tu. Co jest? Jakie schodki porobiłem. Tu. Tu na dół zszedłem. Tutaj nie. Tędy tu. Bo może dotrę do tego i podbieram te wszystkie rzeczy. Oczywiście wiem, że głupotę zrobiłem nie biorąc nic ze sobą. Stamtąd coś wylas? Nie. Nie wiem, czy tędy. Chyba tak, tędy chyba się szło. Może dotrę do tamtej jaskini. A już wiecie gdzie. Łoż ty w mordę kopane szkielecie. Ale. Padaj, bo nie mam czasu na ciebie. Tak cię do lawy rzucę. O właśnie, to jest ten, to jest ta lawa, o której kawałek spadłem. Zginę tu. Nie, moi mili. Spadam. Ale ktoś tam zginął.
Od lawy. Noż co za... Ło! Co za creepery w ogóle? What the fuck is this? A w ogóle widziałem świetny ten, świetny rysunek creepera. Zaraz go tu wstawię. Piękny, prawda? No gień, creeperze! Ja pierdzielę, noż, co za typ. W ogóle fajne, że są te kritikale. Takie widać, że jak na przykład dziemniemy kolesia, takie gwiazdki są dookoła. Wtedy to też. Dobra, lecimy. Wow. Nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tędy chyba poszedłem. Czekamy. Kolejny ten. Kiedy się na tym skończy moja zabawa. Ani miecza, ani nic. Tędy nie. Co za typ? Paskudny. Ważne, żeby być w ruchu. Poszedłem tędy nie. Ale kurde, no przecież tu koło tej lawy spadłem. Aha, tędy chyba poszedłem, bo tu jestem. Nie, no bez sensu. Tędy też nie. A, na górę. Na górę, na górę, na górę. Tu jest kość i mamy Endermana. Ale czemu Enderman jest ten? Czemu ty giniesz? Enderman Pearl. Wypadła. Tędy szedła. O, weźmy Endermanową perełkę. Nie wiem, słuchajcie, gdzie jestem. Tam jest lawa. Skoczę do tej lawy. Znaczy do lawy, do obok lawy skoczę. Ale to nie był dobry pomysł. Bo wyszedłem nigdzie. Nie, tam tych rzeczy nie odzyskam, a miałem takich kurde sporo tych elementów. Wydaje mi się, że za szybko wszystko robię. Dobra. Żadnych narzędzi. Ale jest trochę. Rivela. Nie, no to jest... Taka słaba akcja ratownicza rzeczy, to pewnie się skończyły. Pewnie się zniknęły. Tylko ten kurde tutaj zasypałem. To, że ale szybko. Spada, 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 spada tam. Tam. Tam, no. Ciemno jak w dupie, ale tam nic nie ma. Bo mi tam był ślepy zaułeczek. Ktoś do mnie strzelał, nie wiem kto jest skąd. Zobaczcie, ile tego żelaza jest. A bania. Dobra, ale wyszedłem w miarę. Nie no, tutaj to było to z tą lawą akcja. Tam ktoś jest? Nie. Tu mu? Aha, tu jest ten szkielet. Paskudny. Dodge. Patrzcie na tę wodę, jak mnie ta woda wkurza. To jest mała bania. Słuchajcie, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem gdzie mam iść. Tam jest światełko jakieś. Gdzie będzie światełka? Może tu? O właśnie, precz woda. Dobrze. Co tu widać? Tu tak naprawdę nic nie widać, moi mili. Świetnie, niech ta woda się skończy. Tam zginął ten. Może Zisław. Tu jest, słuchajcie, jakieś przejście. Wiem, że nic nie widzicie. Ja ledwo widzę, ale idę. Mam nadzieję, że gdzieś dojdę. Do jakiegoś fajnego zaułka. Nikogo tutaj nie ma póki co.
Wiem, że ciemno, ale może wyjdę gdzieś. Bo ja jak patrzę w górę, czy z góry. Dobra, tu jest zamknięty korytarz. O, przebiegnę się, bo dali system biegu. Nie, bo wlazłem w inną odnogę, ale numer. Dobra, moi mili, wiecie co, ja jednak zginę tu, bo po prostu to nie ma sensu wszystko. O! Pająku! Precz. Ha! No dobra, ha, ale to mi nic nie da. Dobra, moi mili, ja tu zginę jednak. O! Paskudna śmierć. Dobra, moi mili, to będzie koniec tego odcinka, nic nie pokazałem. Ciekawego wiem. O, pięknie. O kurde. Ziarenko się przyda. Muszę jakoś to odwrócić, kurde. Gdzie jest moja motyka? Tu jest. Bo tu latają mi zwierzęta. I inne smutki. Aż kurde. Dobra. Bo nie mam po prostu chleba. I miałem tutaj nitki, które miałem stamtąd wziąć. Żeby sobie połowić ryby. A tutaj, co do tego jeziorka, w ogóle mam plany. Mam plany, które może zrealizuję w następnym odcinku. Ale to jest takie malutkie morze. Znaczy jezioro. Tu tak, tu tak, tu tak. Dwa chlebki. Co nie potrzebuję na razie. Dobra, moi mili, żegnamy się w tym momencie. Pa, pa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I na razie. Pa, pa.